Kazimierza Białej Podlaskiej. Jak dobrze, że w końcu zima powoli odpuszcza, śniegu już nie ma, mróz zelżał i to bardzo mocno. Jest plus 10 stopni. Prace na budowach bialskich ruszyły, nie tylko oczywiście tej, ale każdej innej. Blok osiedla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. Pierwszy rośnie właśnie tutaj w tym miejscu. Ulica Jana Kazimierza Sobieskiego. Blisko szpital, blisko osiedle Budomexu, całe zaplecze handlowe również blisko. Tak wygląda to dzisiaj. Tak wygląda to dzisiaj. Mamy 16 dzień marca 2012 roku. Ten blok ma zostać ukończony i oddany do użytku do sierpnia. W połowie sierpnia 2012 roku ten blok ma zostać ukończony, oddany do użytku i zasiedlony już w tym czasie. Ciekawostka. Ta strona, którą widzicie, biała ściana, bez okien, bez niczego, same pustaki. Tu jeszcze zostanie dobudowana jedna klatka schodowa. Tu jeszcze jedna klatka schodowa zostanie dobudowana, więc ta przestrzeń zostanie zabudowana i całkowicie zmieni za moment swoje oblicze. Co to widzimy teraz? No widzimy chyba już ostatnią fazę prac na raz, dwa, trzecim piętrze. Na trzecim piętrze, tak. Później jeszcze jeden strop. No i już budowa poddasza i zadaszenia tego bloku, tego pierwszego bloku osiedla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. No, to jedna z ciekawostek, która się pojawiła w tym momencie na tym etapie budowy. No w tym momencie to wygląda jak wypusty studzienek kanalizacyjnych. Oczywiście później już przy wykończeniu tu będzie poziom ziemi, tu będzie ziemia, nawieziona ziemia, ubita ziemia, trawnik, prawdopodobnie zasiane chodniki, parkingi, ale tu będzie ziemia. Najwięcej zmieniło się w piwnicach budynku, pierwszego budynku osiedla Zakładu Gospodarki Lokalowej Białej Podlaskiej, osiedla przy ulicy Jana Kazimierza. To są piwnice. Powstały już ścianki działowe piwnic mieszkańców. Każde oczywiście mieszkanie będzie miało swoją piwniczkę. Tu jeszcze po lewej stronie niedokończone. Pojawią się jeszcze ścianki aż do samej góry. Po prawej stronie już dokończone, wymurowane. Tylko drzwi wstawić praktycznie. Pojawiły się nawet już zawiasy na kłódkę i zawiasy na drzwi. Także po tej stronie praktycznie już gotowe. Również pojawiło się więcej sieci rur przewodowych w piwnicach. Już i ciepła woda, i zimna woda. Rozprowadzanie i kanalizacji, i ciepła. To wszystko w piwnicach już jest. Tutaj też dobrze widać załamanie, dlatego że blok, tak jak żeśmy wspominali wcześniej, w kształcie literki S delikatnie. I tu jest załamanie, kolejny fragment bloku już pod innym kątem. Tego przejścia nie będzie, to będzie przejście zamurowane. W tym momencie jeszcze jako takie przejście techniczne służy do tego, żeby ekipy robotników mogły spokojnie przechodzić z jednego miejsca na drugie i oczywiście realizować kolejne etapy tutaj budowy. Nawet w piwnicach, bo to też jest tutaj przecież się zmienia. A właśnie widzicie otwory, które zostały przewiercone, wypchnięte, później następnie, właściwie to były nawet chyba wycięte w ścianach nośnych, którymi puszczono przewody. Ja bym bardzo prosił operatora, żeby pokazał tutaj w tym miejscu. O, tu są dobrze widoczne na zewnątrz. Akurat chyba ten na samej górze otwór. Tak, jeszcze bliżej dojedźmy, da się? O tak, ten pusty jeszcze otwór na samej górze z taką nawet spoiną łączącą. To proszę bardzo, tu jest w tym momencie, trzymam go w dłoni, taki fajny klocek.